Jestem Czesamix, a w tym odcinku vlog. Także jedziemy sobie w takie jedno miejsce. Rower jest niesprawny, ale lecimy dalej. Wkurzyłem się z powodu łańcucha, bez przerwy się narzuca, bo nie posmarowałem go, się nie przygotowałem, ale lecimy dalej. Tak wygląda pole. Tam jest, kurde, wody w ciul, więc tam się jeszcze przejdziemy dziś, ale na razie idziemy w inne miejsce. Jestem pod mostem takim. Patrzcie, ile tu jest wody. Strasznie dużo i ciągle płynie. O kurde. O, tu jest już głębo. Sięga mi prawie do tego materiału. Tu jest grząsko. A tu pierwszy raz coś takiego jest. Stoję na kamieniu. Wszędzie jest woda. Wszędzie jest woda. Nagram kiedyś krótkiego vloga, gdzie już tu nie będzie wody, gdzieś to tam odpływa. Strasznie głęboko. Ale tyle wody to jeszcze nigdy w tym miejscu nie było. W ogóle chyba. Albo nigdy nie widziałem. No tu też jest. Tu jest taka paczka. Wszędzie woda. O, a tu w ogóle płynie cała rzeka. Można filostopy tu teraz są. W niektórych częściach Polski nie ma w ogóle śniegu, bo tu zawsze było najbardziej suche miejsca, teraz to. A tu jest w ogóle gruz. No, tu są śmieci. Dobra, tak to wygląda. Stąd wszędzie woda. Tu jest bagno. W sensie, tu jest mokro. Tam też. No tyle wody to było raz w lato tylko. Bo raz w lato były ogromne deszcze. I tu było strasznie dużo wody. A tu jest w ogóle przebarwione. Być może dlatego, że tu ja tu w lato se chodziłem. Jako postawię i gdzieś tam na środku miałem do pasa, tylko że wtedy było mniej wody, więc teraz to by może było gdzieś do brzucha, chociaż tu jest płytej. O dziwo, studnia nie jest pełna, wszędzie woda się roztopiła i płynęła. I tutaj obejdziemy dookoła. A wam się podoba taki vlog? Dajcie znać. Szkoda, że lodu nie ma.
jakby teraz był mróz, to tu nie wiem, bo to taka kasza, o. Taka kasza. To też bele zalało. O kurde. Patrz, tu woda normalnie pod śniegiem. Tu normalnie śnieg i tam woda. Idziemy po rower i zwijamy stąd. O, dzwoni telefon. Dobra, ja już się wracam. To by było na tyle w tym vlogu, był krótki, ale chyba wystarczający. O kurde, ciężko. Więc mam nadzieję, że się wam vlog podobał. Zapraszam do moich poprzednich filmów. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz dania lajka. No i co? To tyle.